Miesiąc pozostał do walki Aleksandra Usyka z Krzysztofem Głowackim. Krzysiek rozpoczął sparingi, ale ten skład sparing partnerów, zacznijmy od tego, chyba nie jest taki, jak sądziliśmy, że będzie. No całkowicie nie jest taki. Jest chłopak, który miał być od początku pierwsze dwa tygodnie i on swoje zadanie wykonuje. Natomiast nie ma tego głównego, tak? W niedzielę nasz człowiek dwie godziny kręcił się na letnisku po lądowaniu samolotu z Chicago. W tej chwili nie udzielają informacji, czy ktoś wsiadł do tego samolotu. Następny dzień my się dowiedzieli, że jednak do tego samolotu nie wsiadł i nikt nie wie, gdzie on jest. Jego własny menadżer nie może z nim nawiązać łączność, więc po prostu nie wiem, co chłopakowi się stało. Tak czasami się zdarza z tymi niektórymi chłopakami z bardziej z Ameryki. Tak. Wydziwiał wcześniej już tam swoje jakieś tam warunki. Nie przyjechał. No, szukamy, może coś się stało, może tam, nie wiem, ktoś się rozchorował i może dalecie od następnego tygodnia, bo jest mi bardzo potrzebny, tak? Natomiast no, w tej chwili się zrobił problem, bo już nie szukałem, bo miałem wszystkich gdzieś pod kontrolą. Są inni, natomiast ten miał być głównym z pani partnerem. No, ale paniki nie ma, jakieś opcje rezerwowe są? Opcje rezerwowe są, na pewno nie są to fajni chłopaki, natomiast ten po prostu najbardziej zależało mi na tym sparring partnerze i dlatego jest mi przykro. Będziemy szukali, w niedzielę przylotuje Walin, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, wygląda na rozsądnego, więc tu praca prawdziwa się zacznie. Jak możemy ocenić Krzyśka dyspozycję na ten miesiąc przed walką, bo jak się patrzy z boku, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Nie patrzę w kategoriach dobrze, źle, patrzę w kategoriach, co robię dobrze, do czego jeszcze się nie przystosował, tak jak w walce z Majkutem. Pewne rzeczy robię fajnie, nawet zaskoczony, że tak potrafię boksować z Majkutem. Nie spodziewałem się, bo on sam kiedyś miał tam jakieś tam, mówił, że problemy nie lubił z Majkutami, tak, ale widzę, że mu czasami nawet pasuje, tak. W takich kategoriach patrzę. Jeszcze dużo do roboty, jeszcze dużo mamy do przerabiania i na tym pracujemy. Słuchacie tego, co się dzieje po drugiej stronie, w obozie Aleksandra Usyka, bo tam można odnieść wrażenie, że rządzi chyba nie do końca James Ali Bashir, który doleciał teraz. Tak jak jego słucham, to chyba nie bardzo ma pomysł nawet na sparing partnerów. I wygląda na to, że tam bardziej chyba Ukraińcy wewnątrz siebie będą się szykować, a Bashir gdzieś tam może być chyba tylko twarzą tego obozu. A chyba tak cały czas jest u nich. Bashir chyba tak, w taki sposób chyba pracuje ostatnio, tak? Także nie sądzę, czy dobry, czy zły, nie o to mi chodzi. Natomiast tam z obozu no, takie zdawkowe informacje, czy Bashir przyjechał, czy nie przyjechał, czy będzie z partnerem Chambers, czy nie będzie. U nas troszeczkę jest bardziej otwarte, bardziej, więcej informacji, jesteśmy bardziej otwarci na media. Więc oni się zaszyli, robią swoje. Na Ukrainie są z partnerem Majkuci. Niższego Majkuta myślę, że łatwiej znaleźć, natomiast no, styl Krzyśka też jest troszeczkę inny, tak? Zobaczymy, no chciałbym, żeby jedynym sparring partnerem był Chambers, tak? No ale raczej tak się nie stanie, na pewno kogoś znajdą, bo mądre głowy na pewno tam są też. No właśnie, bo podejrzewam, że generalnie i u nas, i tam wykonuje się telefony prawdopodobnie do mniej więcej tych samych osób. No nie sądzę, żeby nie dzwonili po Walina, po tego Szweda MED97. Nie sądzę. Myślę, że ja szukałem sparring partnerów takich mniej siłowych, wyższych zawodników, gdzieś bardziej lotnych, bardziej technicznych, tak mi się wydaje. Na razie jesteście bardziej otwarci na media od nich, ale niedługo chyba będzie ta druga część tego obozu i gdzieś z Krzyśkiem się trener uda i kiedy to będzie, kiedy już będzie to totalne odcięcie? No. Chciałbym jak najszybciej, tak, no ale nie, już no poważnie mówię, zdajemy sobie sprawę, że jest to potrzebne, ta reklama tej gali, jednak wspaniała gala pod względem sportowym, tak, naprawdę i dalej tam parę walk ciekawych wychodzi, natomiast ta główna walka to jest w ogóle coś, tak, jak na warunki
polskie w porównaniu do wszystkich gal, czy tam Boksenaj, czy sportowo po prostu przybija, tak? Na pewno. Więc zdaję sobie sprawę, że to ciekawi ludzi, zdaję sobie sprawę, że to jest potrzebne. Natomiast no, też muszę gdzieś zrównoważyć, tak? Gdzie czasami prowadzimy rozmowę takie, co przy kamerze, przy kimś obcym pewne rzeczy się nie powie. Po prostu chodzi tylko o to. A czasami przerabiamy na sparing konkretne akcje pod przeciwnika. Tylko o to chodzi, nie chodzi o żadną złośliwość, nie chodzi o to. Dlatego potrzebujemy czasami wyciszenia. Znaczy bardziej pytam o to, że gdzieś kilka już tygodni temu trener wspominał, że będzie jeszcze drugi obóz w skupieniu. I bardziej mi chodzi o to, kiedy on się rozpocznie. Ja zrozumiałem, tak, bo chciałem, że to myślę, że ucieknie gdzieś, tak, ale tak, zaczynamy od 28 obóz, tak. Od 28 obóz na razie jeszcze, no nie chciałbym mówić, na razie to w trakcie rezerwacji, tak, zarezerwowane, tak, ale no. Okej, okay, to jeszcze zapytam na koniec, czy po Krzyśku gdzieś widać to, że tym razem się walka odbędzie w Polsce, bo do tej pory boksował na wyjeździe, wiadomo, że tam czasami trzeba wygrywać rundy podwójnie, żeby mieć pewność, że rundy się wygrało. Teraz boksuje z kolei przed własną publicznością i to paradoksalnie może być trochę większa presja, większa odpowiedzialność na jego barkach. Nie, myślę, że na pewno w tej chwili nie. No, w tej chwili skupiamy się nad czym innym, a nie nad takimi na pewno rozmowami. Myślę, że ten jego charakter, tak, po prostu już udowodnił, że on nie myśli nad takimi rzeczami, on po prostu chce wygrać walkę. Czy to będzie dwoma punktami, czy to będzie jednym punktem, nieważne, chce być lepszy od tego przeciwnika, który teraz stoi naprzeciwko niemu i skupia się tylko na tym przeciwniku. Nic więcej po głowie mu nie chodzi, on chce udowodnić, że on jest lepszy po prostu. Najlepiej bardzo wyraźnie, tak, także nie sądzę, że to jakaś kalkulacja, że tu w Polsce to może to troszeczkę tak odpuścić, tam jednym punktem nie przyjąć, to po prostu nie, też nie w jego stylu.